Cześć, witam na swoim kanale. Jak widzicie, końcówka marca, ładne słoneczko świeci. Tak więc czas już myśleć o uprawie warzyw, o siewie. Dzisiejszy film będzie o tym, jak przygotować prawidłowo grunt pod uprawę marchwi. Tu już mam przekopany teren, odchwaszczony. Trochę chwastów, wiadomo, zawsze zostanie. Tutaj jest dość lekka ziemia, bo spójrzcie. Tu się wszystko rozpada. Niemniej jednak marchew jest warzywem, które potrzebuje dość luźnej ziemi, dość żyznej ziemi. Nie jest ona trudna w uprawie, ale trzeba spełnić parę warunków. Pierwsze, co musicie zrobić? Jeśli macie problem z dość zbitą ziemią, zwartą, użyjcie żwiru. Zwykły żwir, piasek. On jest wilgotny, bo przed chwilą dość mocno padało, dlatego jest taki posklejany, ale użyjcie piachu, on wam zluzuje całą ziemię. Mamy pierwszy składnik dodany. Trochę żwiru. Jeśli wy macie bardziej zbitą ziemię, to dodajcie go oczywiście więcej. Ja idę po kolejny składnik. Zaraz wracam. Kolejnym składnikiem, jaki należy dodać do ziemi, jest kompost. Kompost, który produkujemy sobie z własnych odpadów zielonych. Może być to kompost z trawy, może być to kompost ze wszystkiego, co tam wrzucacie, z obiadów. Widzicie, ten jest taki fajny, przerobiony. A ten oto kompost to jest z liści. Ci, którzy nie pamiętają, jak go robiłem, to możecie sobie obejrzeć film. Spójrzcie teraz, on się tak przepracował. Jest pełnowartościowym nawozem. Dlatego teraz dodamy to do tutaj, do naszej gleby. Tu jeszcze powiem, że kompostu nie trzeba dawać dużo. Wy możecie podsypać trochę więcej. Ja tutaj natomiast nawoziłem ziemię kompostem już w zeszłym roku. Obornikiem również, dlatego dodam tylko niewielką ilość kompostu, a chcę wam pokazać po prostu, co jest dodawane. Jeśli wam kompostu zabraknie, możecie równie dobrze dodać ziemię do sadzenia warzyw. Usypujecie wtedy około 5-centymetrową warstwę i przekopujecie. Ostatnim składnikiem, który należy dodać, jest popiół drzewny. Popiół, który nie dość, że odkwasi nam ziemię, dodatkowo dostarczy marchwi odpowiednich składników mineralnych oraz zapach palonego drewna, tego popiołu, będzie odstraszał szkodniki. Dlatego tak ważne jest dodanie popiołu. Ja go dzisiaj, ja go zaraz przywiozę, rozsypię i pokażę wam, co zrobi się na koniec. Po rozsypaniu popiołu nie pozostaje nam nic już innego, jak tylko to jeszcze raz dokładnie przekopać. Tak więc ja zaczynam przekopywanie i będzie za chwilę podsumowanie.
mamy przekopane. Ostatnie co nam pozostaje już tylko to przegrabić, wyrównać teren i siać. Pomału przystępować do siewu. Tak wygląda gleba przygotowana do siewu. Widzicie, tam nawet był robak, czyli biologiczne życie było w tym kompoście. I teraz tak. Wszystko to, co zrobiliśmy, dodaliśmy piach, popiół, kompost. Wszystko jest po to, żeby ta ziemia była jak najbardziej żyzna, jak najbardziej luźna, ponieważ marchew nie lubi zbitej ziemi. Teraz będzie miała po prostu wszystkie składniki odżywcze, które potrzebuje do silnego wzrostu i ładnego plonu. Jak siać marchew, nagram w osobnym filmie. Tak więc na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie kanał i zapraszam do oglądania innych filmów. Na razie, cześć.